Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo. ZUS chce w ten sposób upowszechnić głównie wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Prowadzimy taką kampanię, ponieważ przelewy świadczeń na konto to jest olbrzymie bezpieczeństwo dla naszych klientów. Nie tylko mówię tutaj o tym bezpieczeństwie ekonomicznym, tak? Ale także bezpieczeństwo w tych czasach pandemii, ponieważ w trakcie obostrzeń raczej powinno unikać się kontaktu z drugim człowiekiem. Z ankiety przeprowadzonej przez ZUS wynika, że najczęstszym powodem, dla którego seniorzy nie korzystają z bankowości, jest chęć posiadania pieniędzy w domu. Obawa przed brakiem dostępu do sieci bankowej, bankomatów i miejsc, gdzie można płacić bezgotówkowo oraz braku wiedzy na temat bankowości. Każdy nasz klient, który jest zainteresowany, dostanie ulotkę informacyjną, gdzie jest napisane krok po kroku, jak takie konto w banku założyć. Mamy też współpracę z bankami. Dzięki temu w każdym banku emeryt bądź rencista, każdy beneficjent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może założyć sobie darmowe konto płatnicze. W ramach tego konta oczywiście może za darmo wybierać pieniądze z określonego bankomatu, ale także może zrobić 5 przelewów na przykład w ciągu miesiąca. Metodę przekazywania świadczeń w postaci przelewów wybiera obecnie około 75% beneficjentów lubuskich oddziałów ZUS, podczas gdy jeszcze dekadę temu decydowało się na to zaledwie 45% z nich. Seniorzy coraz częściej doceniają wygodę, komfort, szybkość, a przede wszystkim bezpieczeństwo, jakie daje konto w banku. No chyba bezpieczniej trzymać pieniążki w banku niż w domu. I to jest ułatwienie. Trzeba czekać na listonosza, zanim przyjdzie z emeryturą, a tak przelew pięknie. W tej chwili po prostu, jeżeli ktoś chce dostawać emeryturę czy wypłatę, no to nie ma innej możliwości praktycznie rzecz biorąc. Także człowiek musi mieć konto w banku. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.